A więc przed nami główna walka wieczoru gali Knockout Boxing Night 5 w Gliwicach. Artur Szpilka versus Mariusz Wach. Dwóch byłych pretendentów do tytułu Mistrza Świata. Zmierzy się w ringu w pojedynku być albo nie być w wadze ciężkiej. Walka, która wzbudza emocje, ekscytację, która frapuje wszystkich sympatyków sportu w Polsce. No i mamy nadzieję, że porwie tłumy w Gliwicach, no i przed telewizorami Marek Matela wywołuje bohaterów tego pojedynku. Pojedynek we wadze ciężkiej zakontraktowany na 10 rund. Pojedynek, w którym zmierzą się dwaj pretendenci do tytułu Mistrza Świata. To jest polska walka wagi ciężkiej. Zapraszam do ringu, do narożnika niebieskiego. Mariusz Wiking Wach! Mariusz Wach wygrywa przez knockout. Tu wychodzi świeże, da wszystko siebie. Niech ludzie się dowiedzą, kto jest numerem jeden. Przeciwnik ma obawy, bierze, czeka go gleba. Kiedy z pewnością siebie wiedzie twoja prosta lewa. Aha, opanowany, pełny spokój, twoja taktyka. Te trzy zasady ci pozwolą zniszczyć przeciwnika. Te pełne sale, tylu ludzi, oni z tobą. Dobrym dopingiem i brawami zawsze pomogą. Napięte mieście po to blewa twoje ciało. Musisz wydać wszystko siebie, mimo że będzie bolało. A ty dalej twardo w głowie już zakodowane, że wygrasz tą walkę, że to ty nam pod tym staniesz. Opanowanie, bronisz się, bo wiesz, że warto. Nigdy się nie poddawaj, uwierz człowieku, ja znam to. A teraz śmiało, wszystko zależy od ciebie. Kto będzie stał na nogach, a kto padnie na glebę. Mariusz Wiking Wach, narożnik niebieski. Jego rywalem w narożniku czerwonym będzie zawodnik grupy Knockout Promotions. Przed państwem Artur Szpila! Szpilka!
wracała, by ta Polska ocalała. Artur Szpila! Szpilka! Knockout Promotions, narożnik czerwony. Panie i panowie, to jest polska walka wagi ciężkiej. To jest walka wieczoru gali Knockout Boxing Night 5 Arena Gliwice. Ten pojedynek zakontraktowany na 10 rund w ringu poprowadzi sędzia Leszek Jankowiak. Sędziowie punktowi tej walki to panowie Arkadiusz Małek, Przemysław Moszumański oraz Eugeniusz Tuszyński. Już za kilkanaście sekund w tym ringu rozpocznie się prawdziwa wojna. A więc zaczynamy walkę wieczoru w Gliwicach. Knockout Boxing Night 5. Pojedynek pomiędzy Arturem Szpilką i Mariuszem Wachem. Walka, która ekscytuje, elektryzuje i pobudza wyobraźnię. Bowiem tutaj mamy, Izu, tyle znaków zapytania, że na Boga nikt, żaden nawet wybitny matematyk nie jest w stanie tej zagadki rozwiązać przed pierwszym gongiem. Tak jest i dlatego właśnie tak bardzo ekscytujący jest ten pojedynek. W zasadzie my tutaj na swoim stanowisku komentatorskim ciężko jest usłyszeć, co sami mówimy, dlatego że taki jest doping publiczności i przed nami pierwsza runda tego starcia. Walka wieczoru, Knockout Boxing. Te emocje udzielają się wszystkim dookoła. Andrzej Gmitruk, rok pracy z Arturem Szpilką. No i teraz ostatnie słowa, ostatnie namaszczenie Piotra Wilczewskiego i chłodnego, zimnego jak lód i zrelaksowanego Mariusza Wacha. Starcie, które jednemu może zakończyć karierę, a drugiego przywróci znowu do tej szerokiej oczywiście czołówki królewskiej kategorii wagowej. Mnóstwo zmian u Artura Szpilki. Myślę, że zmiana mentalna ze względu na pracę z psychologiem Mateuszem Kępińskim. Zmiana bokserska pod skrzydłami Andrzeja Gmitruka. No ale teraz skończyły się żarty, skończyło się opowiadanie, a zaczyna się realna, mocna walka. Tak jest i już Mariusz Wach od samego początku stara się tutaj spychać Artura Szpilkę, zadając lewy prosty. 123 kg Mariusza Wacha, 108 Artura Szpilki, teraz bardzo ładny cios na dół w wykonaniu Szpili. Zresztą nad tym przecież pracował, znakomite sparingi w warszawskim Centrum Atletyki. Robert Helenius, Aleksander Ustinow, oni odpowiadali za to, żeby Szpila dzisiaj był ostry, agresywny i szybki. Tak jest i przede wszystkim wydaje mi się skoncentrowany. Artur Szpilka musi mieć chłodną głowę, aby mieć szansę na zwycięstwo w tym pojedynku. To jest to, o czym wielu mówiło, że Artur Szpilka nie będzie miał możliwości, żeby utrzymać ciśnienie tego pojedynku i zaraz będziemy mieli odpowiedź właśnie na te wszystkie pytania, które wielu sobie zadawało przed tą walką. Wielu zadawało sobie też pytanie, czy będzie taki pobudzony i agresywny Mariusz Wach. Czy zobaczymy Wacha takiego jak z Jarrellem Millerem, gdzie wyszedł, chciał się bić, a jego trener Wilczewski powiedział: zobacz, to wtedy właśnie jesteś najniebezpieczniejszy, kiedy zaczynasz i szukasz w ringu bijatyki. Lewy prosty, pracuje tym długim drzewem Mariusz Wach. Lewy na dół znowu Wacha. Krąży wokół Mariusza Wacha Artur Szpilka. Kilkakrotnie mocno trafiał właśnie tym lewym ciosem na korpus. To jest uderzenie, na którym bardzo dużo pracowali razem z trenerem Andrzejem Gmitrukiem. No, teraz przestrzelił wyraźnie tym prawym Mariusz Wach. Obserwowałem jego przygotowania w Dzierżoniowie. Tam była zgoda na to, żeby nawet przyjmował 2-3 ciosy Szpilki. Wpuszczał go do defensywy, ale polował na jeden kończący, bardzo mocny prawy sierpowy. I to, na co zwraca uwagę Wilczewski, lewa noga musi cały czas być na zewnątrz Artura Szpilki. Ależ teraz niewiele brakowało, a faktycznie złapałby tą prawą kontrą Wach Szpilę. Zgadza się, Artur musi przede wszystkim trzymać się taktyki i boksować prawą ręką. Napięcie tutaj dookoła ringu, obozy obu zawodników, kibice, to wszystko tutaj buzuje w Gliwicach. Znowu spóźnił się Wach. Ale widać, że chce walczyć, że to może być naprawdę świetna walka.
Również przestrzelił szpilka, ten lewy z dołu. Tak jest, obaj są świetnie przygotowani, o czym mówili przed walką i co też widać. I obaj są piekielnie zdeterminowani i dlatego ten pojedynek właśnie jest tak ekscytujący. Jeden, drugi, prawe szpilki, ostatnie sekundy pierwszej rundy. No i koniec, otwieramy tę walkę. Naprawdę w godny sposób, uważam. Zdecydowanie tak. Narożnik Artura Szpilki, tutaj oczywiście Andrzej Kmitruk będzie dowodził. Ciosy na dół, rozumiesz? Prawo, cały czas konsekwentnie. Konsekwentnie. Prawe, lewy żół, woda, zajste. I Piotr Wilczewski, trener, który największy sukces w zawodowej karierze, a więc tytuł mistrza Europy w Finlandii, zdobył pod wodzą Andrzeja Kmitruka. No ta rywalizacja jest niesamowita. To nie tylko pięściarze, to całe obozy. Tak jest, ale również pasują tutaj słowa, że boks w Polsce, wszyscy jesteśmy w nim jak taka jedna wielka rodzina. Chcąc, nie chcąc, te osoby gdzieś tam się przewijają, czy to trener, czy zawodnik. Przecież trener Andrzej Kmitruk również trochę czasu spędził z Mariuszem Wachem jako jego trener. Maciej Sulenski tam szaleje również blisko ringu po tym swoim błyskawicznym nokaucie nad Francuzem Amilcaro. Rozpoczynamy drugą rundę walki zakontraktowanej na 10 starć. Szpila versus Wach. Było widać, że Mariusz poluje faktycznie na ten jeden prawy. Widzieliśmy to w powtórkach, kiedy dwa razy szukał tego bezpośredniego rozwiązania. To na pewno ma być ruchliwy, ma być mobilny Artur. I popatrz, on angażuje tą jednak prawą rękę, trafia tymi ciosami. Trafia prawą ręką. To jest coś, o czym ja cały czas słyszałem podczas treningów w wykonaniu właśnie trenera Andrzeja Kmitruka. Aktywuj prawą ręką. Cały czas aktywuj prawą rękę. Bo w momencie, kiedy Artur Szpilka się napali, z całej siły chce zadać cios lewą ręką na górę i to jest coś, co często go gubi. W tym starciu nie może sobie na to pozwolić. Mariusz Wach przez wiele lat uchodził za takiego lenia. Teraz przyjął mocny lewy. Ale on tym leniem absolutnie nie jest. Przed tą walką naprawdę katorżnicza praca. Pobudki o 3:30, sparingi wieczorem, sparingi kolejnego dnia rano. Postawił wszystko na jedną kartę. Teraz niebezpieczna wymiana. Tak jest, nie jest leniem, ale wolno się rozpędza. Te pierwsze rundy w wykonaniu Mariusza Wacha często są takie właśnie troszeczkę przespane. Zamknięty w narożniku. Teraz krzyczy Wilczewski. Prawy z góry, no i szpilka pokazuje, że nic się nie dzieje. Ale to są piekielnie niebezpieczne momenty. I to jest również coś, na co Mariusz Wach będzie liczył. Na to, że Artur Szpilka po prostu straci tą koncentrację i opuści ręce. Jak już wszyscy wiemy, robił to wcześniej i to się fatalnie dla niego kończyło. Szpilka, przypominamy, przegrał 3 razy w karierze, 3 razy przed czasem z Bryantem Jenningsem przez okrutny knockout, z Deontayem Wilderem o Mistrzostwo Świata WBC i z Adamem Kownackim. Ta porażka, która chyba najbardziej go boli. 55 sekund do zakończenia drugiej rundy. Aktywniejszy, czego się generalnie spodziewaliśmy, jest oczywiście Artur Szpilka, ale Wach też ma konkretny plan. Jeżeli tylko stanie w miejscu Szpila, natychmiast będzie szukał rozwiązań Viking. Tak jest i Mariusz Wach będzie niebezpieczny przez całe 10 rund tego pojedynku, jeżeli tyle ten pojedynek potrwa. Więc Artur nie może sobie pozwolić na ani chwilę utraty koncentracji. Był ten prawy, kiedy tylko właśnie znalazł się już blisko Szpilki, prawy na prawy. Wyglądało na to, że ten cios zrobił wrażenie na Arturze. Chyba lekko zachwiały się nogi Artura Szpilki podczas tej kombinacji, ale odpowiada swoimi ciosami. Absolutnie nie powinien Artur tutaj się wdawać w wymianę z Mariuszem Wachem. Musi utrzymać koncentrację i wrócić do tej dobrej pracy prawej ręki. Znakomita końcówka tej walki. Rozpoczął to wszystko Mariusz Wach. I ta druga runda przebiega. No nie było gongu, tutaj jest tak głośno, że zawodnicy nie słyszą gongu kończącego. No świetna była ta końcówka drugiej odsłony. 123 kg, jak taki chłop przywali, no to nie ma mocnych. Pojedziemy cały czas na nim, blisko jego presji, on pajacuje, za dupę jest mocno przyjąć, tym biednym staniem, nawet nie robaki. Co za energetyczność Wilczewskiego, posłuchajmy Andrzeja Kmitruka. Lewy na dół i zajście, lewy na dół prosty, bez sierpów, bez tego, blokuje.
Lewy na dół, no przecież tymi ciosami na dół Szpila połamał żebra, czy też naruszył żebra Aleksandra Ustinowa podczas sesji sparingowej. Zdecydowanie to są te ciosy, które w zasadzie odebrały chęć dalszej walki Ustinowi podczas sparingów. I to jest zdecydowanie bardzo mocna broń Artura Szpilki. No i widzieliśmy ten cios, który zrobił wrażenie na Szpilce. No ale tutaj nie będzie w stanie ani jeden, ani drugi przeboksować łatwo na takim totalnym bezpieczeństwie tej walki. Tutaj za duża stawka panuje wokół tej rywalizacji. Trzecia runda. Przyjął Szpilka lewy prosto, odpowiedział podwójnym prawem. Teraz świetny lewy z defensywy uderzony przez Szpilę. No ale umówmy się, Wak to jest człowiek z żelbetonową szczęką. Świętej pamięci Jerzy Kulej mówił, że nie ma odpornych na ciosy. Słyszę dosłownie z narożnika, jak trener Andrzej Gwitr krzyczy dół, dół. Mariusz Wak potrafi przyjąć cios na górę, potrafi przyjąć cios na głowę. Artur Szpilka musi zmienić strategię i zadawać cios na dół. Teraz tego ciosu na dół poszukał z kolei Wak. No i to są chyba te momenty, o których mówi Andrzej Gmitruk właśnie. Jak jest z kondycją Artura Szpilki? Czy on przy odpowiednio dużej mobilności będzie w stanie boksować 10 rund? Ja wiem, że Artur jest świetnie przygotowany i ja nie mam żadnych zastrzeżeń co do jego przygotowania kondycyjnego, co do jego przygotowania motorycznego, tak? To jest wszystko kwestia tego, jak on zniesie ten pojedynek psychicznie oraz jakie ciosy przyjmie z rąk Mariusza Wacha. Połowa trzeciej rundy za nami. No chce też te ciosy na dół pokazać Mariusz Wach. Zresztą on to robił na sparingach i on boksuje w takim sposobie, że będzie w stanie również przyspieszyć ewentualnie w 10 rundzie. Ja myślę, że nawet taki jest plan właśnie, że w drugiej fazie walki Artur będzie wolniejszy, Artur będzie bardziej przewidywalny w defensywie. Tak jest, natomiast Mariusz Wach jest jak taki pociąg, tak? On się wolno rozpędza, ale w momencie jak już się rozpędzi, naprawdę bardzo ciężko jest go zatrzymać. No teraz niewiele brakowało, zderzyliby się głowami. Dokładnie 6 lat temu Mariusz Wach walczył z Władimirem Kliczką o 4 pasy mistrza świata wagi ciężkiej. Wtedy przegrał na punkty, ale wykazał się nadludzką odpornością na ciosy. No, takie niebezpieczne też było to przygotowanie ataku na dolne partie ciała. No właśnie, nie było tego przygotowania. Ale na szczęście dla Artura nie było żadnej kontry również w wykonaniu Mariusza Wacha. No wiem, że ten blok ma być bardzo istotnym elementem w tej walce, że Szpilka ma również zbijać, parować te ciosy Mariusza poprzez podwójną gardę. Jeszcze po gongu trafił lewym Artur Szpilka, Leszek Jankowiak odesłał obu zawodników do swoich narożników. Zupełnie inna strategia w narożnikach. Trener Andrzej Gmitruk jakby starał się uspokoić Artura Szpilkę. Natomiast Piotr Wilczewski stara się dodatkowo jeszcze pobudzić Mariusza. Jeszcze na nim musi być blisko. Lewa ręka aktywniejsza. Z nogą na zewnątrz. Noga na zewnątrz, lewa ręka. Tak go rozbijać, okej. Okay. I to uśpiamy, bo zobaczcie się. Noga na zewnątrz, to jest to, co cały czas Piotr Wilczewski podkreślał podczas obozu przygotowawczego. Ciągle słyszałem tę uwagę skierowaną do Mariusza Wacha. To ma być no, bardzo ważny element strategiczny w tej rywalizacji. Świetnie, spokojnie Artur Szpilka, bardzo dobrze, równy oddech. Widać tam też w narożniku był Mateusz Kępiński, który od jakiegoś czasu pełni właśnie rolę psychologa sportowego Artura Szpilki i również Maćka Suleńskiego, również mojego. Teraz zaczęło się od mocnej wymiany w czwartej rundzie. Tak, to było cios na cios, chyba się zachwiał po tym uderzeniu Artur Szpilka. Jeszcze jeden prawy, kiwa głową Szpilka, pokazując, że nic się nie dzieje, ale te ciosy mają swoją wymowę. Coraz bliżej, coraz mocniej stara się bić Wach.
Będzie szukał riposty. Teraz świetna kombinacja szpili. Aż wstał Andrzej Gmitruk z tymi brawami. Takiego szpilkę chce Gmitruk oglądać w ringu. Te przyruchy właśnie, to też jest ważne u Mariusza Wacha, nie tylko u szpilki. Wilczewski mówił, bądź cały czas w ruchu. Ruszaj się, to ciało rozruszaj, żeby ten pociąg ruszył z pełnym impetem. Owszem, pracuje lewą ręką Mariusz Wach, ale to są takie ciosy na razie zbyt odczepne. Za mało energetyki wprowadza Wiking w te uderzenia swoją przednią lewą ręką. Ogromna koncentracja w wykonaniu obu zawodników. Artur kilkukrotnie był trafiony mocno prawą ręką przez Mariusza Wacha, ale to jego skupienie, że tak powiem, pozostało utrzymane i później również swoją kombinacją odpowiedział. Wach poza kamerami mówił o tym, że nie ma żadnego respektu przed szpilką. Teraz zerwał się z prawem. Jeden, drugi opuszcza ręce. Szpila nie może tego robić. No to jest naprawdę dobra, mocna, ciekawa runda i to po obu stronach barykady. Jest prawy, to był mocny cios. Zaczyna dominować w tej rundzie Mariusz Wach nad Arturem Szpilką. Się szpilka korzystać z tego atrybutu szybkości. Przepuścił atak Wacha, skontrował od razu lewym na dół. Bardzo ładna akcja wykonania Artura Szpilki. Ależ nam się tutaj ta sytuacja zmienia. Już wydawało się, że Wach zaczyna tę rundę układać pod siebie, ale wrócił do gry Artur Szpilka. Teraz niepotrzebne były te odchylenia bez gardy. Świetna końcówka. No i naprawdę tempo, no przecież to są panowie ważący 108-123 kg, a tutaj się cały czas coś dzieje. Naprawdę póki co świetna walka, bardzo emocjonująca, niesamowite zwroty akcji, w zasadzie ciosy widzimy po jednej i po drugiej stronie. Świetna runda w wykonaniu obu pięściarzy. Jak analizujemy, jak punktujemy tę czwartą odsłonę? Wiesz co, wydaje mi się, że w takiej sytuacji naprawdę ciężko skupić się na punktach. Tutaj w zasadzie w każdej akcji czuć, że ona może się zakończyć przez knockout, bo jednak to są ogromni faceci, 108 kg, 123 kg. Ta walka może się zakończyć w zasadzie po jednym uderzeniu. On już lecą, musisz na nim siedzieć. Musisz na nim siedzieć, mówi trener Mariusza Wacha, Piotr Wilczewski. Musisz na nim siedzieć, on już ręce opuszcza. No ktoś powiedział w narożniku, że szpila zaczyna już pajacować, że musisz wykorzystywać te momenty. No to jest niesamowite, jak różni są Andrzej Gmitruk i Piotr Wilczewski. Jak zupełnie inną konstrukcję mentalną przygotowali na te minutowe rozmowy pomiędzy rundami szkoleniowcy Szpilki i Wacha. Tak, to jest nie tylko starcie tych dwóch zawodników, ale również starcie trenerów. Kiedy pytałem Wilczewskiego, czy to będzie taka konfrontacja trenerska, on powiedział nie, absolutnie, ja nie chcę z Andrzejem rywalizować, bo on jest jednym z najlepszych trenerów na świecie, ale widać ten ogień rywalizacji również w tych narożnikach trenerskich. Teraz przestój Wacha, zaczyna to wykorzystywać Szpilka. Bardzo dobrze otworzył tę piątą rundę Szpila. Mańkut pochodzący z Wieliczki, mający za sobą także karierę w boksie olimpijskim. Medal między innymi Mistrzostw Europy Kadetów. No i po raz pierwszy w tym pojedynku mamy Artura Szpilkę, który jest na środku ringu. Bardzo mądrze rozgrywa tę piątą rundę Szpila, ale no to nie będzie trwało wiecznie. Mariusz czeka, zbiera energię po to, żeby zaraz odpalić swoje bomby. No i nie ma tego środka ringu, dopiero w tym momencie Szpilka wraca właśnie w to środowisko, które powinno być jego naturalnym w tej walce. Tak jest, bardzo mocno trafił Mariusz Wach, później miał Artura Szpilkę
przy linach, ale bardzo też ładnie Artur wyszedł z tych opresji, zakręcając z powrotem do środka ringu. Popracował tym razem blokiem Szpilka i wrócił na środek ringu. Lewy pochodzi do głowy Wacha. David Hay, który kiedyś sparował z Mariuszem Wachem, powiedział, że potrzebowałby chyba kija baseballowego, żeby Wikinga w ringu zranić. Była ta próba bezpośredniego prawego Wacha. Prawy hak, zwróćmy uwagę. Szpila zaaktywizował tę broń w piątej rundzie. Trafia Artur Szpilka. Bardzo mądrze boksuje w piątej rundzie Szpila. Ale teraz trafił prawym prostym Wach. Zatoczył się na moment Szpila. Tak jest, Mariusz Wach jakby zbierał sobie tą energię. I teraz krzyczą trenerzy, wykorzystuj ten moment, odpowiada podwójny lewym Szpila. Świetne uniki wykonania Artura Szpilki, który teraz znowu wraca na środek ringu. I teraz on zadaje ciosy. Niesamowity zwrot akcji w tym pojedynku. Ekscytująca walka, to o czym marzyliśmy, staje się faktem. Jeszcze dokręca tę śrubę Wach. Koniec piątej, świetnej naprawdę rundy. Ależ tutaj gorąco, Michał Materla, Damian Janikowski, wszyscy się emocjonują, Paweł Kołodziej, Grzegorz Proksa, plejada gwiazd wokół ringu, ale też naprawdę gwiazdorska obsada walki wieczoru. Posłuchaj mnie, jeszcze raz prawo, on pójdzie teraz determinacją, prawo, lewy duch, jeśli zaczyna zbić kombinację, lekkie cosy na górę, żeby przed blok i kończyć dołem, bo on wie, że wszystko kończyć na górę i blokuje. Ale musi być bardzo zdecydowany. Jeszcze więcej walczy, czy musisz dać. Te rundy są takie, wiesz, będą tak jak rundy, będą tak jak my musimy być rozkażone, zdecydowany. Jeden, prawy. Piotr Wilczewski już traci głos z tych emocji, tak mocno tutaj dopinguje Mariusza Wacha do tego, żeby jeszcze bardziej starał się przycisnąć Artura Szpilkę. Ja nie wiem, czy z nami nie będzie podobnie, Izu, bo tutaj jest naprawdę kawał ciekawego, intrygującego starcia. Takie jest emocje. W moim odczuciu wygrana przez Artura Szpilkę. Dlatego właśnie Wilczewski mówił, że teraz jest czas, żeby tę stratę po piątej odsłonie odrobić. Wach również ma za sobą karierę amatorską. Pokonał chociażby Davida Price'a. Rywalizował o Igrzyska Olimpijskie. Tego marzenia nie spełnił, ale może spełnić jedno z innych marzeń i osiągnąć naprawdę wielki triumf na ringach w Polsce. To są te momenty, których nie chce na pewno oglądać Andrzej Gmitruk, a na które liczy cały obóz Mariusza Wacha. Tak jest, ale mimo wszystko Andrzej Gmitruk w takich sytuacjach chce, żeby Artur Szpilka miał ręce wysoko uniesione, aby ich nie opuszczał. I tutaj Artur póki co zdaje egzamin. No mówiąc o kluczach do zwycięstwa, Andrzej Gmitruk poza kamerami również mówił o tym, że to są ciosy na dół i to jest mocny blok. Chwila klinczu, odpoczynku, to też będzie, myślę, element, który coraz częściej będzie występował w tym pojedynku. Na razie takie nieco spokojniejsze tempo, nie było jeszcze takich potężnych zwarć, ale to w każdej chwili może się wydarzyć. No, co tutaj robi Szpilka? Złapał lewą ręką linę, chciał pokazać, że będzie trochę zabawy w ringu, że będzie trochę takich elementów cyrkowych. Troszeczkę Tysona Fury chciał pokazać, troszeczkę Mohameda Alego, ale to jest coś, co wiemy, że może się to zemścić na Arturze, tak więc powinien do samego końca starać się utrzymać koncentrację i realizować założenia taktyczne na ten pojedynek. Znowu zapolował na prawy, teraz trafił prawym Mariusz Wach. Ale tymi momentami Szpilka też rundę przegrywa, bo pokazuje, że nic się nie dzieje i zachęca Wacha do tego, żeby ten dokręcił śrubę. Dwa, trzy ciosy z lewej ręki Szpilki. Z
Spokojny krok do tyłu. Teraz jest błąd. Ręce! Ręce za nisko. No i to jest ten moment, na który Mariusz Wach czekał. On wiedział, że w pewnym momencie odezwą się stare nawyki Artura Szpilki, który potrafi odpuszczać ręce właśnie w takim momencie. Ależ to był błąd, który mógł się naprawdę zakończyć katastrofalnie dla Artura Szpilki. No dlaczego to on robi? Tego chyba nie wie nikt. No momentami o milimetry wręcz ocierał się Szpila o to, żeby tę walkę przegrać przed czasem. Ależ będzie bura za moment w narożniku, bo myślę, że tutaj Andrzej Gmitruk konkretnie podsumuje te popisy niepotrzebne Artura Szpilki. Tak jest, dlatego że w zasadzie to jest w taki sposób Artur może ten pojedynek wyrzucić. Mówię blok, no jasne, koleni, prowadzić ten pojedynek, człowieku. Co ty wyprawiasz? Idziesz w bloku, odwójny trafik, konsekwentnie. I kombinacje, 3-4 ciosy, kończysz dołem. 3-4 ciosy, kończysz dołem. Blok. Jeszcze raz to prowadź kosztem, ty. Bajcie dłużej, uśpij go, stań, przyjmij na blok. Mężko się nie prawi. On już znaczy czujesz, okej? Pytanie, czy to nie jest moment, w którym zaczynają się prawdziwe problemy i kłopoty Artura Szpilki, bo jeżeli nie wyciągnie wniosków, pomimo tej płomiennej przemowy Andrzeja Gmitruka, to naprawdę zaczną się teraz już potężne kłopoty Artura Szpilki. Mocne słowa, ale w taki sposób potrafi Andrzej Gmitruk przemawiać, jeżeli trzeba. Przypominam sobie walkę Macieja Sulenckiego z Danielem Jacobsem, gdzie również po pewnych błędach strategicznych Macieja Sulenckiego wkurzył się, krótko mówiąc, Andrzej Gmitruk. A prawda jest taka, że szóstą rundę oczywiście Szpilka przegrał. Tak jest, trener Andrzej Gmitruk potrafi dostosować tą strategię i formę wypowiedzi w zasadzie do sytuacji bardzo dobrze. Świetna kombinacja trzech ciosów Szpilki. Ten trzeci zwłaszcza zrobił wrażenie. Też podkreślił Andrzej Gmitruk, że wygrywasz tę walkę do tego momentu, więc już nie będę kontynuował. Nie rób tego, nie popełniaj tych samych błędów, które kosztowały cię między innymi tę piekielnie bolesną porażkę z Adamem Kownackim. Dokładnie tak. I tym samym dał też pewność siebie Mariuszowi Wachowi. Świetna kombinacja. Wrócił więc do tego, co potrafi robić Szpilka. A potrafi boksować. Bardzo ładne kombinacje teraz w wykonaniu Artura Szpilki. Jakby odzyskał koncentrację po tej słabszej szóstej rundzie. Ale to jest dokładnie to, o czym mówił Gmitruk, a więc 2-3 uderzenia na górę lżejsze i kończysz mocnym ciosem na dół. Narożnik będzie chciał to wykorzystać, niewiele brakowało, a ten prawy podbródkowy zdetonowałby na szczęce Szpilki Wach. Mariusz Wach z ogromną determinacją, cały czas do przodu, cały czas do przodu. Ale stara się przełamać Artura Szpilkę. Mam wrażenie, mówiąc kolokwialnie, że trochę przytkało Mariusza Wacha po tej intensywnej szóstej rundzie i ten moment wykorzystuje Szpilka i znowu po trafieniu opuszcza ręce. No tego chyba nie będzie w stanie wyleczyć Szpilki nikt. To prawda, Artur ma te swoje momenty, kiedy opuszcza, ale później również ma możliwość, żeby wrócić do tego, do tej swojej koncentracji i do tego, żeby wykonywać to, co potrafi robić dobrze. Tylko, że ta chwila nieuwagi w zasadzie dla niego może się zakończyć fatalnie. Piekielnie mocnie teraz trafił Mariusz Wach i... Poczuł to Artur Szpilka, to był jeden z tych mocnych ciosów, które szykował od dobrej minuty Mariusz Wach. Zaczyna ciężko oddychać Wach, ale myślę, że jego psychika zaczyna wzrastać, bo... Do połowy siódmej rundy Szpilka boksował no koncertowo. Wygrywał tę rundę. Później zaczęły się znowu te riposty Wacha, teraz wymiana. Aj, piękny unik teraz wykonania Artura Szpilki. I koniec siódmej rundy. No też ciekawa będzie interpretacja punktowa tej siódmej rundy. 90 sekund bardzo dobrego boksu Szpilki. Ale jedziemy, Mariusz, nie kalkuluję, nie mam sensu, jedziemy cały czas, okej.
Piotr Wilczewski stracił kompletnie głos. Tą rundę zawsze chodzisz na nogach, jako taki pozorny odpoczynek. Atakujesz prawe, w lewo, w prawo, blok. I się dogonisz bloku. Tą rundę masz wychodzić na nogach. Takie są zalecenia trenera Andrzeja Gmitruka na tę rundę. No właśnie, to był jeden z tych prawych waha. Długi, prawy, prosty. Przypomniał sobie o tych ciosach, a to był najmocniejszy cios siódmej rundy. Mariusz zrobił gigantyczny progres na etapie ostatnich 4 tygodni. Kiedy 4 tygodnie temu widziałem go w Dzierżoniowie i kiedy zobaczyłem go w środę na treningu, to był zupełnie inny zawodnik. Schudł 16 kg do tego pojedynku i przygotował naprawdę mocną, solidną formę. Jeszcze nigdy wcześniej nie widziałem Mariusza walczącego na takim pressingu. On jest naprawdę piekielnie zdeterminowany do tego, żeby wygrać ten pojedynek. I sprawa zwycięstwa w tej walce jest cały czas otwarta. Absolutnie, tutaj niczego nie możemy wykluczyć. Ani w kontekście zakończenia walki przez knockout, bo to jest prawdopodobne, a także karty punktowe wciąż są otwarte. Znakomita kombinacja szpili. Kolejny raz trafia Artur Szpilka. Ale wiesz co, wydaje mi się, że to jest strategia waha. On odpuszcza pierwszą połowę rundy po to, żeby zaakcentować drugą fazę, kiedy też Szpilka będzie już nieco bardziej zmęczony. Tak było przynajmniej w siódmej odsłonie. Artur wykorzystuje tę sytuację, teraz zaczyna chodzić na nogach, tak jak zalecał wcześniej trener. Ale to są punkty. To są punkty. Trafił kilkukrotnie, teraz stara się pochodzić trochę na nogach. Zbyt pasywny jest w ósmej rundzie Mariusz Wach. Chyba że znowu szykuje niespodziankę na drugą fazę tej odsłony. Teraz Mariusz Wach opuszcza ręce. Tak jakby chciał wciągnąć, chciał sprowokować Szpilę do tego, żeby ten jeszcze aktywniej, jeszcze mocniej atakował w ósmej odsłonie. I zaczyna się właśnie ten moment, w którym to Wach będzie próbował przejąć inicjatywę. Tak jest, ma wystarczająco czasu, minuta 20 sekund do końca tej rundy. Nie dociągnął tej lewej ręki Szpilka przy tej próbie ofensywnej. No i właśnie, detonuje tę prawą rękę, bo to jest ten moment, 50 sekund do zakończenia ósmej rundy. Dlatego właśnie też trener Gmitruk chce widzieć ciosy na dół, żeby jeszcze zabierać oddech Wachowi. Bo Wach taki leniwy, nieco pasywny, jest o wiele mniej niebezpieczny niż ta wersja, która naprawdę idzie zdecydowanie do przodu. Trafił takim prawym w zwarciu w klinczu Wach, ale to był cios pchany, nie zrobił wrażenia na Szpilce. Ostatnie 10 sekund rundy, którą Szpilka wygrywa. Bardzo wyraźnie, kto wie, czy to nie jest jedna z łatwiejszych rund w ogóle do punktowania w tej walce. Jajaj. No teraz przyjął cios i za moment zrobił nam tę przekładankę. No ale rundę wygrywa Szpilka, te ósmą wygrywa Szpilka. Posłuchajmy teraz narożników. Dobra, za długo jest odzew, za długo czekania, za mało jest bicia, okej? Okay? Za długo chodzisz, Mariusz, za długo chodzimy. To, o czym mówiliśmy. Tutaj Mariusz miał za długie przestoje. Tak za jest. Dużo pozwalał Szpilce, a Szpilka, kiedy ma przestrzeń, kiedy ma swobodę, potrafi bić. I to naprawdę fajnymi akcjami. Podwójny prawy, prosty, wykończony lewą ręką. Kilkukrotnie nam pokazywał tą akcję. I naprawdę dobrze to wygląda. No a więc 9. przedostatnia runda. Tutaj panowie muszą jeszcze przez 6 minut pracować, bo wciąż ta sytuacja z werdyktem jest bardzo ciasna i niejasna.
Tutaj też przekonamy się o tym, jak oni ciężko pracowali w przygotowaniach do tego starcia. To były ponad 2 miesiące naprawdę katorżniczych, morderczych treningów. Prawy na dół, prawy podbródkowy, zerwał się Wilczewski i mówi, że czegoś takiego chce. Takich ciosów właśnie oczekuje. Zaczyna funkcjonować ta kombinacja podwójny prawy i lewy w wykonaniu Szpilki. Dokładnie tak. To jest coś, czego no wcześniej nie było w takiej jakości, w takiej częstotliwości. Ale Wach, to co mówiłeś, on będzie niebezpieczny do ostatniej sekundy 10 rundy. Tak jest. Taki Wach, który wierzy w siłę swojego uderzenia, taki Wach, który wierzy w to, że jego przeciwnik prędzej czy później popełni błąd, to jest zawodnik, którego naprawdę dobrze się ogląda i który do samego końca będzie zawodnikiem niebezpiecznym. No to jest ta wersja Wacha z Jarrella Millera, tylko tym razem bez kontuzji, tym razem zdrowy i tym razem wciąż będzie dążył do tego, żeby Szpilkę znokautować. Szpila mówił, że wróci po tej walce na to miejsce, które mu się należy, że będzie jeszcze w stanie boksować na wysokim poziomie, ale te same ambicje albo i większe miał Mariusz Wach. Zgadza się, w tym momencie Artur Szpilka ogrywa Mariusza Wacha w tej 9. rundzie tego pojedynku. No to jest scenariusz podobny do 8. starcia. Mariusz już nie ma takiej siły, nie ma już tej świeżości, żeby nieustanny pressing wywierać na Arturze, ale teraz mamy prawą ręką uderzenie, ale Artur odpowiada. No regularnie w zasadzie szuka tego prawego w wielkiej wierze kończącego Mariusz Wach. Ale już coraz bardziej to jego uderzenie jest ciosem pchanym. No i teraz idź do przodu, krzyczy Wilczewski, przestrzelił tym prawy, ale tam naprawdę niewiele brakowało. Widzieliśmy to doskonale, jak ta pięść przeleciała tuż obok brody Artura Szpilki. 15 sekund. Bezpośredni prawy. Zmaga się doping dla Artura Szpilki. Tumult jest tutaj wokół nas niesamowity. Który świetnie teraz jeszcze kończy ten... Aj, zerwał się teraz Mariusz Wach. I wymiana, ale sędzia powstrzymuje. Co za starcie! No, działo się i Leszek Jankowiak wykazał się też charakterem, bo wkroczył między dwóch, bardzo żeby nie doszło tutaj do jakiejś konfrontacji po gongu. No i proszę Państwa, 10. runda przed nami. Ostatnie starcie tego pojedynku. Trzy minuty o wszystko, mówił Andrzej Gmitruk do Mariusza, do Artura Szpilki, że to są ostatnie 3 minuty o wszystko, powtarzał doświadczony szkoleniowiec. Piekielnie mocny ten prawy podbródkowy Mariusza Wacha. A więc zaczynamy ostatnie 3 minuty. Koniec kalkulacji, koniec tutaj spekulacji. Zaczyna się prawdopodobnie ringowa wojna. No i Mariusz wyszedł do tego starcia, wierząc chyba, że on potrzebuje nokautu, żeby wygrać ten pojedynek. Ale wyszedł też całkiem rzeźki i świeży, pomimo tych już no, paru ładnych minut ekstremalnego wysiłku. Ale zobacz, jak uruchomił nogi Wach, jak teraz to on gania Szpilkę po ringu. To nie były tylko puste zapowiedzi, że zobaczymy tutaj kapitalny pojedynek, że to będzie starcie naprawdę tych polskich gigantów. Tak jest. Każda z rund miała swoją historię, a ta 10. może być jej pięknym zwieńczeniem. Teraz powinien Szpilka przejąć inicjatywę tak po jest. Tej bardzo mocnej minucie Wacha.
Bak na pewno nie będzie w stanie pracować w takim tempie przez całe 3 minuty. Zostało minuta i 50 sekund tego spotkania, tego starcia. Ale to mi się podoba, że wyszedł Bak jak po swoje, że wyszedł po to, żeby ten pojedynek rozstrzygnąć tak raz jest. Na zawsze, ale teraz też momenty swoje będzie miał Szpilka, bo tak jak mówimy, Bak w takim tempie nie będzie w stanie boksować przez 3 minuty. Dziewięćdziesiąt sekund odpoczynek, clinch i powrót. Świetna kombinacja i co? I odpowiedź Baka. Bardzo też mądrze Artur tutaj ratuje clinchem. On szuka odpoczynku bardzo mądrze. Natomiast Mariusz Bak ruszył. Jest knockdown! Złapał Szpilkę prawym i Szpila na deskach. Pracował. Dziesiąta runda. Co tu się dzieje? Wilczewski teraz mówi, że idź po swoje, a zakończysz tę walkę. Ostatnie 50 sekund. Zobaczymy, co Artur Szpila odpowie Mariuszowi Wachowi. Mariusz Wach idzie tutaj jak po swoje. Powiedział, to jest moja walka. Ja tu zwyciężę, ale Artur Szpilka nie daje za wygraną. Co za wojna, matko boska. 35 sekund do zakończenia. Wach chce to zakończyć, ale Szpila będzie szukał wojny. W takich sytuacjach on nie zna innego rozwiązania. Artur Szpilka chwieje się na nogach, ale wciąż jeszcze na nich stoi. Patrzy Leszek Jankowiak głęboko, bo to może się za moment zakończyć. W każdej chwili, ale jeszcze odpowiada Artur Szpilka. Ostatnie 15 sekund tego pojedynku. Czy uda się zakończyć Mariuszowi Wachowi ten start przed czasem, ale nie. Artur Szpilka wciąż odpowiada. Co za charakter, co za pojedynek to będzie chyba. Co za walka. Wszyscy szaleją. Koniec! Jezus, nie słychać Maria. Było nawet gongu tutaj z naszego stanowiska komentatorskiego, ale dotrwał do końca Artur Szpilka. Zdecydowanie wygrana runda przez Mariusza Wacha. I to 10 do 8. 10 do 8. Byliśmy chyba przekonani, że ta walka się zakończy nokautem. Naprawdę, bo tutaj pachniało już bezpośrednim rozwiązaniem. Ale co? Szpila pokazał wielkie serce do walki. Obaj pokazali wielkie serce do walki. Obaj pokazali niesamowitą determinację. No my tutaj dostajemy jakieś dowody, karty. To wszystko powylatywało z narożnika Wacha. No tam był taki tumult. Wilczewski był przekonany, że zakończy Wach tę walkę, ależ też ta ambicja, to przyspieszenie Wacha w 10 rundzie. Czegoś takiego, powiem szczerze, w najśmielszych snach się nie spodziewałem, że dostaniemy tak kapitalne danie w Gliwicach. Fenomenalne starcie, bardzo fajnie było widać, tutaj podziękowali sobie zawodnicy na zakończenie. Czekamy teraz na ogłoszenie werdyktu przez sędziów. Ale jedno wiemy na pewno, wspaniała walka w wykonaniu obu zawodników. Niezależnie od tego, który okaże się zwycięzcą tego starcia. Ale wiesz jakie będzie pytanie, Izu, po tej walce? Dlaczego w tej 10 rundzie Szpila sobie na to pozwolił? Dlaczego pozwolił sobie chyba w tej 6 rundzie na te momenty, które przecież tak wiele go już kosztowały w starciach z Jenningsem, Wilderem, Kownackim? Bo to sędzia jest Artur... Jankowiak zadowolony, no ale nie może być niezadowolony, bo wkroczył jak lew w pewnym momencie i też wytrzymał, zauważ, bo tam Szpila był na granicy nokautu. Bacznie obserwował sędzia, co się dzieje w ringu. No i cieszymy się, że pozwolił nam oglądać to starcie, ten pojedynek do samego końca. Naprawdę wielki boks tutaj w Gliwicach. To jest sygnał dla promotorów, jak należy zostawiać walki. Dwóch wściekłych sukcesów Polaków. No posłuchajmy, popatrzmy na to. To było sportowe święto w Arenie Gliwicy. Szczerze, wokół remisu moim zdaniem. A sędziowie punktowi. Bardzo bliska walka. W tym dziesięciorundowym pojedynku. A i trener Andrzej Witruk jeszcze na zakończenie swoją kombinację sędzia dodał. Być może to będzie ta kombinacja, która... 97-93 dla Artura Szpilki. Sędzia punktacja, punktowy Arkadiusz Małek. 93-96 dla Mariusza Wacha. No i zupełnie odwrotna sytuacja. Sędzia punktowy Przemysław Moszumański. No i posłuchajmy. 95-94. 95-94. Zostaje zwycięzcą tego pojedynku. Artur! Artur! Szpilka! Decyzją sędziów.
pokonuje Mariusza Wacha, no ale moim zdaniem będzie mnóstwo tutaj dyskusji, zwłaszcza 97-93 dla Szpilki, no nie ma mowy o takiej punktacji, o takiej punktacji nie ma mowy. 93-96 z kolei Mariusz Wach, no i 95-94. No teraz się zacznie wielka dysputa, analiza i punktacja runda po rundzie, jak to wyglądało, bo nasze studio również to zanalizuje, z tego co wiem, Leszek Dudek punktował starcie po starciu, więc przekonamy się, jak to powinno dokładnie wyglądać. Kapitalna walka i z całą pewnością walka, która być może otworzy drogę do Szpilka Wach 2. No to, o to by się prosiło, bo mamy w zasadzie gotowy produkt. Świetna walka, kapitalna końcówka i mnóstwo kontrowersji wokół rozstrzygnięcia. Tak to robią między innymi w Wielkiej Brytanii. Jest wielki pojedynek. Tak to robią za wielką wodą w Stanach. Dillian White chociażby, tak? Tak jest. Czy też Golovkin Canelo. No posłuchamy zatem za moment bohaterów tego pojedynku. Dziękujemy zatem bardzo. Kłaniamy się. Izu Ugonok i Piotr Jagiełło, wracamy do Bogusława Saleckiego, a potem nasze studio. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Drodzy Państwo, tutaj dzieją się w ringu rzeczy niesamowite, ale... Artur. Artur, nie dajmy się sprowokować. Drodzy Państwo, z nami zwycięzca tego pojedynku, starcia gigantów. Artur Szpilka, zwycięski dzisiaj. Artur, to było bardzo trudne, ale naprawdę fantastyczne widowisko. Mariusz, chodź pogadamy. Drodzy Państwo, z nami Mariusz Wach. To było naprawdę starcie gigantów. Mariusz, dawno nie widziałem tak ofensywnego Mariusza Wacha. Niesamowicie byłeś przygotowany do tego boju. Kondycyjnie byłem naprawdę przygotowany. Znakomicie. Zabrakło jednej rundy, tak? Gdzieś przespałem naprawdę tą jedną rundę. Mam nadzieję, że Szpilka i jego promotor dadzą mi szansę w przyszłym roku na rewanż. Na pewno damy znowu bardzo dobry pojedynek. I tyle. Dziękuję Arturowi, że postawił naprawdę wysoką poprzeczkę. Nie dał się sprowokować. Nie dał się sprowokować. No, dzieją się tam rzeczy straszne, ale mamy nadzieję, że wszystko zaraz zostanie opanowane. Mariusz, naprawdę no, fenomenalne przygotowanie z twojej strony. Dawno nie widziałem tak ofensywnego, fantastycznie walczącego, idącego do przodu, napierającego Mariusza Wacha. Braku, naprawdę uwierzcie mi. Byłem świetnie przygotowany. Jedna runda, jeden cios i by było zupełnie inaczej. Tak? Gdzieś tam, nie wiem, przespałem. Moi sekundanci mówią, że żeby podkręcał. Miałem naprawdę jeszcze mnóstwo siły w sobie. No i drodzy Państwo, tak to wygląda. Ogromne emocje. Starcie gigantów zakończone zwycięstwem Artura Szpilki. My oczywiście kłaniamy się bardzo nisko tutaj z ringu. Zapraszamy jednocześnie na kolejną walkę, która już na antenie naszej stacji, oczywiście niebawem. Własow Główka o Mistrzostwo Świata. Zapraszamy bardzo gorąco. A oczywiście nasze studio, bo teraz żegnamy się z widzami jedynki na antenie TVP Sport. Zapraszamy gorąco, kłaniamy się nisko.